Odwiedzamy hodowlę bydła polskiego czerwonego w użytkowaniu mięsnym. Więcej o tym gospodarstwie opowie nam syn hodowcy, pana Piotra Rydla, Filip Rydel. Cześć, z tej strony Filip Rydel. Znajdujemy się w Rumianie, w gospodarstwie rodzinnym. Prowadzimy w nim produkcję bydła rasy polska czerwona. Stado liczy około 200 sztuk. 90 sztuk są to krowy mamki, drugie tyle przypada na to cielaków. Przy całym stadzie chodzą 4 buchaje. Na pastwisku pasą się krowy. Niektóre z nich oddalają się od głównego stada, idą ugasić pragnienie, a jeszcze inne sztuki kierują się do balotu z sianem. Pan Piotr Rydel to osoba nietuzinkowa, chętnie wprowadzająca nowe zmiany i rozwiązania w swoim gospodarstwie. Razem z żoną Agnieszką Prochal nie boją się nowych wyzwań, a wręcz przeciwnie, motywuje ich to do dalszej pracy. Pan Piotr Rydel był prekursorem hodowania bydła polskiego czerwonego na mięso i w końcu dzięki swojemu uporowi i niezłomnej woli udało się, m.in. dzięki jego ciężkiej pracy, wprowadzić do zasobów genetycznych kierunek mięsnego użytkowania tej kombinowanej rasy mięsno-mlecznej. Również od paru ładnych lat gospodarz przywracał naturalną bioretencję wody na swoich łąkach, co przyniosło pożądany skutek w czasach suszy. A od 2 lat stosowany jest tutaj ball raising, czyli skarmianie bydła zimą balotami na polu, co pozytywnie wpłynęło na jakość łąki. Najnowszym projektem jest bezstresowy ubój bydła na pastwisku, ale o tym opowie Filip. Przepraszam za jakość nagrania, wiatr skutecznie zagłuszał dźwięk, ale mimo szumów warto posłuchać młodego rolnika. A powiedz mi, jaki kurs robiłeś ostatnio w Niemczech? Robiłem kurs, który uprawia mnie do tego, abym wykonywał ubój pastwiskowy. Jest to w tym momencie możliwe w Niemczech, jak i również w innych krajach europejskich. A czym się różni taki ubój od zwykłego uboju? Ten ubój jest bezstresowy. Podchodzimy do zwierzęcia w stadzie, potem zabijamy je, przewozimy, wtedy dopiero zaczynamy cały to rozbiór mięsa. W tym momencie jest to niestety niemożliwe, ponieważ trzeba wpierw zapakować ową krowę na tira, przejechać z nią masę kilometrów, gdzie dopiero ona trafia do uboju i tam w kolejce czeka na odebranie życia. W tym momencie my sugerujemy, że jest to lepszy sposób, żeby trzeba napojować się z tym stresem. Niektóre krowy już się napoiły i odchodzą, a na ich miejsce przychodzą następne. Ta krowa chyba nie chce jeść, tylko przyszła się tutaj pobawić w sianie. Teraz i my zmieniamy lokalizację, podejdziemy bliżej dużego stada, gdzie są 4 buchaje. To są 2 buchaje. Tak, to są te największe. Mają tutaj tyle samo lat. Jak się nazywają? Jeden to jest Pokemon, on ma dłuższe rogi, a drugi to jest Klejnot, on ma bardzo krótkie rogi, ale jest bardzo masywny. A są to Pokemon, który ma długie rogi, Klejnot ma krótkie rogi, pająk ma najdłuższe rogi i najmniejszy alder. Rozpłodniki zwykle wpuszczane są do stada 1 lipca, aby wycielenia zaczęły się 1 kwietnia następnego roku. Pierwsze od razu buchaj nie atakuje, najpierw podejdzie do nas jak najbliżej, żebyśmy go widzieli, postawi się w bok, żeby zaprezentować się, jaki on nie jest wielki. Później zaczyna łapami walić o ziemię. No i trzeci znak to jest, że leci na człowieka. Buchaje po wpuszczeniu do stada zazwyczaj są spokojne i nie walczą ze sobą, bo całą zimę były zamknięte razem i dobrze się znają ze sobą. Bydło polskie czerwone to w naszym kraju jedna z 4 rodzimych ras, o największym znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Prace hodowlane nad tym bydłem rozpoczęły się jeszcze w XIX wieku. Był to jeden z najstarszych programów hodowli zarodowej ówczesnej Europy. Przyleciały bociany. Krowy wędrując wypłaszają różnego rodzaju bezkręgowce, które łapią ptaki. Pokemon to jest ten pierwszy? Czy to jest jakiś nie, mały? Ten drugi to jest Pokemon, ten pierwszy to jest jakiś mały. A, tu jest jeszcze jeden. Oho. A tam jest 4. Czwarty pasie się spokojnie razem z krowami.
Stado cały czas jest w ruchu, teraz również ruszyło w dalszą drogę. Jeden z buchajów kuleje, prawdopodobnie został przez innego buchaja odepchnięty podczas krycia jakiejś krowy. My również podążamy za zwierzętami. Zwierzęta zatrzymują się w najdalszej części pastwiska, zaraz przy płocie. Gospodarstwo zajmuje prawie 400 hektarów, z czego większość stanowią łąki dla bydła. Byki cały czas krążą po stadzie, obwąchując krowy i sprawdzając ich gotowość do krycia. A z wodopoju wraca ostatnia krowa. Bydło to przez lata cieszyło się dużą popularnością. Do połowy ubiegłego wieku stanowiło około 20% krajowego pogłowia. Niestety władze komunistyczne stwierdziły, że ta rasa jest zbyt mało produkcyjna i zaczęto rozpowszechniać rasę holsztyno-fryzyjską, krzyżując ją z miejscowym bydłem. W 1973 roku weszła ustawa o rejonizacji rasowej. Przeznaczono dla Polskiej Czerwonej trzy powiaty górskie: Nowotarski, Nowosądecki i Limanowski. A w pozostałych częściach kraju zastosowano krzyżowanie wypierające innymi rasami. Obecnie w programie zasobów genetycznych jest 2000 osobników pod oceną mleczną i około 1000 zwierząt w programie mięsnym. Cały stan pogłowia szacuje się na około 30 tysięcy zwierząt. A tutaj można zauważyć, jak jeden buchaj przegania drugiego. Z lotu ptaka najłatwiej jest obserwować to stado i najszybciej można znaleźć rozpłodniki. Tu jest pierwszy. Tu drugi obwąchuje krowę. Trzeci przeciska się pomiędzy krowami. A czwarty leży na trawie. Wszystkie cztery buchaje są już zmęczone i zaczynają się kłaść na ziemi. Czas na siestę. Tutaj leży pierwszy. A tutaj dwa kolejne. Krowy ruszyły i jeden z nich postanowił pójść za nimi. A ten, który ma rogi skierowane ku dołowi, cały czas leży. Pozostałe wstają powoli. Idą za stadem. Ten buchaj został sam. W końcu ją staje. Podąża za ostatnimi sztukami. Rasa polska czerwona charakteryzuje się dwukierunkowym typem użytkowania mięsno-mlecznym, ale selekcja zawsze była kierunkowana na wydajność mleka. Cechy takie jak masa ciała, umięśnienie i kaliber miały mniejsze znaczenie. Jednak obecnie, gdy w zasobach genetycznych stworzono stado użytkowności mięsnej, ich hodowcy zaczęli się skupiać na tych cechach i selekcja idzie w stronę wybierania jak największych zwierząt do dalszej hodowli. W gospodarstwie w Rumianie, poza bydłem polskim czerwonym, są też inne rasy zachowawcze, takie jak owce pomorskie i świniarki oraz koniki polskie, do których teraz się udajemy. Właśnie na świat przyszedł mały źrebak, jego matka nie spuszcza z niego wzroku. A mały, jak każde dziecko, jest ciekawy świata. Stado jest mniejsze niż stado bydła, jest tylko 10 klaczy i ogier kryjący. Klacz prowadzi swojego potomka w kierunku miejsca, gdzie nie ma trawy. Tam kobyła kładzie się i zaczyna się tarzać. Mały do końca nie wie, o co chodzi matce. Za chwilę do klaczy dołącza reszta stada. Wszystkie konie chcą się wykąpać w piasku. Jeździcie na nich, czy tylko co? Był jeżdżony, teraz chyba jednak to jest to. A słoma jest od was, czy kupiliście? Nie, to musieliśmy kupić. W stadzie jest jeszcze jeden źrebak, a niedługo będą następne.
Teraz idziemy odwiedzić zagrodę owiec świniarek i owiec pomorskich. Są to bardzo inteligentne zwierzęta. Na mój widok uciekają w dzikim popłochu. Tak zwany owczy pęd. Nic nie jest w stanie ich zatrzymać. Obecnie tryki są oddzielone od stada, aby nie mogły kryć owiec. Owce mają taką wełnę długo. Jakby jakiś pamiętarze pytali się coś ze stylu, to wełna u owiec pełni funkcję termoizolacji. I owce w lato, kiedy mają wełnę, jest im chłodniej niż jakby były bez wełny. Całe stado ucieka na pastwisko. Ale tam dokuczają im owady i po chwili wracają do budynku. Idziemy odwiedzić zagrodę byków. Są byczki. I tak. Jeden byk będzie sprzedawał tego rozkładnika. Niektóre sprzedajemy na rozkładniku. To inne gospodarstwo, co sobie zażyczę. Akurat mu pasuje w papierach. A tak to właśnie z takich planujemy przyszłościowo. A przed nami zagroda jałówek. Nie mogą być połączone z dużym stadem, bo jeden z buchajów jest ich ojcem. Owce w ogóle są jedynymi zwierzętami, które mogą chodzić. Tak? Czemu? Kozy przegryzą kable, krowa wejdzie na foto, kury, no to nie wiem, nie wiem, czy były sprawdzane jako zwierzęta. Świnie przegryzą kable. Owce są jedynymi zwierzętami, które właśnie mogą chodzić sobie pod foto, bo nie robią za dużo krzywdy. A na koniec naszych odwiedzin zajrzymy do kurnika, gdzie są czubatki dworskie, zielone nóżki i kaczki staropolskie. A tutaj mamy zagrodę z młodymi zielonuszkami. A to są u was jajek? To są nasze. To są jajka wzięte od naszych kur i... wylęgarnię u siebie. A na koniec kilka ujęć, jak to było nagrywane. Pozdrawiam, Przemek, Grasy Staropolskie. Zapraszam na następny odcinek.